Dzień dobry, witam serdecznie na forexjestrader.com. 21 września, godzina 11:07. Proszę zwrócić uwagę na funta, który na wykresie H4 widać nawet zaliczył konkretną zniżkę. Może być to efektem wyjścia niespecjalnie dobrych danych, które były znacznie niższe od przewidywanych w Anglii o godzinie 10:30, czyli pół godziny temu. Stąd być może obniżka tego rynku dla tej waluty. Natomiast S&P 500, proszę zwrócić uwagę, pokazuję tutaj, czy zaznaczyłem prostokąt, który wskazuje na to, że cena komfortowo czuje się przy poziomie 1200 i może to świadczyć o strzale czy próbie wybicia do góry. Pytanie, czy kolejne wsparcie 1230 na tym indeksie zostanie przełamane i ruszymy agresywniej w średnim czy krótkim terminie do góry. To było logiczne z tego, co się dzieje tutaj. Widać, że nie ma jakiejś konkretnej siły spadkowej. Ale trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ nie wiadomo, czy nie będzie to jakieś fałszywe, większe czy średnie wybicie do góry, lub też rynek będzie testował i zacznie spadać z tych poziomów. Także obydwie opcje są wciąż możliwe. Na razie brakuje mocnych kupujących, jak i sprzedających. Także rynek wydaje się zmagać ze sobą. To samo widać na euro-dolarze. Rynek wcześniej bardzo agresywnie spadał, później odreagował, pokazywał nawet w którymś momencie, że ma siłę wzrostową, co było troszeczkę ryzykowne, jeżeli byśmy wchodzili w takim typu zagrania. O czym wspominam na kursie, że nie jest to jakieś idealne czy ulubione przejście do wejścia w pozycję długą, mimo to, że na wykresie H4 widzimy tutaj jakieś sygnały typu zygzak, które mówią nam o tym, że chwilowo trend się zmienił na wzrostowy, ale to była taka chwila, tak? Ponad 100 punktów. Aktualnie rynek zmaga się ze sobą, nie jest pewien, brakuje tu sprzedających, kupujących. Być może czeka na rozstrzygnięcie sytuacji właśnie na indeksach amerykańskich, co mogłoby dalej pociągnąć euro do góry czy też w dół. Na złocie widać na wykresie 4-godzinnym, może spójrzmy na wykres dzienny. Na wykresie dziennym bardzo dokładnie widać, że mimo to, że mamy jakąś zniżkę, to nie jest to typowa fala sprzedawców, nie jest to rynek typowej wyprzedaży. Tak? Także niewykluczone, że rynek właśnie wyhamowuje na jakimś ważnym poziomie, który był tutaj wcześniej zaznaczony i być może zacznie powracać do wzrostów. Natomiast w tym momencie jeszcze za wcześnie, żeby to ustalić, ale na wykresie H4, na który teraz przyszliśmy, będzie to widoczne. Tak? Jeżeli zobaczymy tutaj agresywniejszy ruch do góry w postaci zygzaka po drodze, będzie to świadczyło o tym, że korekta czy ten spadek ma się ku końcowi. Natomiast zależne to jest też od ruchów na indeksach. Tak? Jeżeli większe włamanie nastąpiłoby na indeksie dołem, złoto mogłoby strzelić wtedy agresywniej do góry. Także dziękuję bardzo za uwagę. Rozpoczynamy wkrótce, czy właściwie teraz startujemy z kolejną edycją szkolenia pełnego Forex. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam.